Dzień dobry, Anna Niczyperowicz, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Witold Wiliński z Instytutu Międzynarodowej Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Panią. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jakie skutki mogą przynieść sankcje nakładane na Rosję, czy są w stanie zakończyć wojnę. Wprowadzone dotychczas już sankcje, bankrutujące spółki, giełda, która jest zamknięta, nic nie wart rubel. Czy to wszystko jest w stanie zastopować Putina, czy zakończy wojnę? To jest bardzo dobre pytanie. Gdybyśmy zdali na nie odpowiedź, to myślę, że sytuacja polityczna i sytuacja gospodarcza na świecie byłaby o wiele prostsza. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o sankcje, które zostały przyjęte zarówno przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Japonię, one na pewno są pewnym czynnikiem, którego celem jest zmiana obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o Rosję, zmiana polityki Rosji w stosunku do Ukrainy. Jest to bardzo duży nacisk ekonomiczny, taki jakiego do tej pory Rosja nigdy wcześniej nie doświadczyła. Natomiast czy te sankcje będą skuteczne? Na pewno one osłabią Rosję gospodarczo, one osłabią Rosję i krótkookresowo, i długookresowo. Natomiast musimy pamiętać, że w tym momencie Putin, który kieruje zarówno gospodarką rosyjską, jak i całym państwem, no jest niestety osobą, która nie jest do końca przewidywalna. W związku z tym, mimo tych sankcji, on może cały czas kontynuować wojnę. Sposób, w jaki on prowadzi wojnę, czyli jakiś taki tradycyjny, czołgami, piechotą, bombami, wskazuje na to, że być może on nie spodziewał się wytoczenia takich dział gospodarczych przeciw niemu. Na pewno Putin założył, podejmując decyzję dotyczącą ataku na Ukrainę, że po pierwsze opór Ukraińców będzie o wiele mniejszy, po drugie, że skuteczność armii rosyjskiej będzie większa. I na pewno, jeżeli chodzi o te dwa elementy, on się bardzo pomylił. Po 2014 roku doszło do bardzo silnej konsolidacji narodu ukraińskiego. Nawet te osoby, które wcześniej były osobami rosyjskojęzycznymi, zaczęły się o wiele bardziej utożsamiać z państwem ukraińskim i Putin tego zupełnie nie wziął pod uwagę. To znaczy nie wziął pod uwagę faktu, że na Ukrainie będzie w stosunku do wojsk rosyjskich opór totalny. W związku z tym jego założenia dotyczące szybkiego opanowania Kijowa, szybkiego wejścia na Ukrainę wojskami, moim zdaniem on zupełnie nie był przygotowany, tak samo jego generalicja, do sytuacji, która jest obecnie. Także myślę, że jest bardzo mocno zaskoczony i tak samo jest zaskoczony tymi sankcjami, które zostały wprowadzone przez kraje wysoko rozwinięte odnośnie systemu finansowego, odnośnie blokady systemu SWIFT, odnośnie zamrożenia rezerw banku centralnego, przynajmniej częściowo banku centralnego rosyjskiego i pozostałych sankcji. Te sankcje tak naprawdę, oprócz tego, że one bardzo mocno oddziaływują na gospodarkę, co widać po pierwsze poprzez zamknięcie giełdy rosyjskiej, co widać po drastycznym tąpnięciu rubla, który stracił ponad 30% na wartości, one nie tylko oddziaływują na gospodarkę, ale też jest to element w pewnym sensie oddziaływania psychologicznego państw zachodnich też na naród rosyjski w taki sposób, żeby ten naród zdawał sobie sprawę z tego, że osoba, która rządzi tym krajem, jest osobą niewłaściwą i oni już w tym momencie zaczynają ponosić realne skutki, kolejki pod bankomatami w całej Rosji, w Moskwie, w Rosji. Turyści rosyjscy, którzy nie są w stanie wrócić z wakacji w Europie Zachodniej, w Ameryce, jest ileś tam tysięcy osób w tym momencie uwięzionych na Kubie, które nie mogą wrócić, nie mogą korzystać z kart bankowych.
no to nie jest tak, że naród rosyjski będzie czy jest zadowolony z takiej sytuacji. No właśnie to pan uprzedził trochę moje następne pytanie. Kto na tych sankcjach najwięcej straci? Czy naród, czy oligarchowie, czy sam Putin? Ale jeszcze jakby dokończając odpowiedź na ten temat, czy spodziewa się pan, że naród rosyjski jest w stanie wywrzeć jakąś presję w związku z tym, aby wrócić do normalności, czy może wywierać presję na Putina jako naród? To jest trochę filozoficzne pytanie, no bo Putin jest dyktatorem. Putin jest dyktatorem, który jest otoczony dworem ludzi, tych samych ludzi od kilkunastu lat. Ten krąg osób, którymi on jest otoczony, są to osoby, które mu przytakują. To było zresztą bardzo dobrze widać na tej naradzie dotyczącej bezpieczeństwa, która miała miejsce w Rosji przed podjęciem przez Putina decyzji o ataku na Ukrainę. W momencie, gdy ktoś jest otoczony takimi osobami, które tylko i wyłącznie mu przytakują, to tak naprawdę jest oderwany od rzeczywistości. To znaczy, że on nie dostaje właściwych analiz na swoje biurko. To znaczy, że informacje, które do niego docierają, są takimi informacjami, które on chce uzyskać. W związku z tym, nawet jeżeli będą jakiegokolwiek rodzaju niezadowolenia społeczne, to on oczywiście będzie je tłumił. Pytanie jest takie, jak duża skala tego niezadowolenia będzie. Jeżeli ta skala by była aż tak duża, jak na przykład protesty, które miały miejsce po zeszłorocznych wyborach na Białorusi, które zostały sfałszowane, no to gdyby tego typu fala protestów przetoczyła się przez Moskwę, przez Petersburg, przez największe miasta syberyjskie, no to tak naprawdę on musiałby część swoich sił też skierować nie tylko na wojnę, ale też skierować do tego, żeby uspokajać sytuację zewnętrzną. I taka sytuacja na pewno z punktu widzenia stabilności Rosji i potencjalnego końca tego konfliktu mogłaby być korzystna. Drugi scenariusz, który moim zdaniem też jest możliwy, no to narastające niezadowolenie otoczenia Putina, czyli tych osób, które są związane z systemem, które czerpią zyski z tego, że funkcjonują w pewnym układzie. One mogą zaczynać zdawać sobie sprawę z tego, że Putin nie jest właściwą osobą do tego, żeby dbać o ich interesy. Jeżeli oni zaczną tracić zbyt dużo, to być może, i to tak naprawdę byłby najlepszy scenariusz zarówno dla Rosji, dla Ukrainy i dla całego świata w tym momencie, to być może te osoby dążyłyby do tego, żeby Putina od tej władzy odsunąć. I myślę, że to jest coś, jeżeli spojrzymy na przykład na sankcje, którymi zostali dotknięci oligarchowie, czyli zamrożenie ich aktywów, ale nie tylko finansowych, też nieruchomości, w które oni zainwestowali, jachty i wszelkiego rodzaju dobra luksusowe, które zgromadzili na Zachodzie, no to jeżeli oni zdadzą sobie sprawę z tego, że to się skończyło, że to jest koniec, jeżeli presja będzie też na przykład dotyczyła kwestii związanych z edukacją ich dzieci na najlepszych uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich czy europejskich, no to ci ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, że to jest powrót do Rosji sowieckiej, tak? Do Rosji sowieckiej, w której no, Rosjanie w momencie, kiedy mieli kontakt z osobami z krajów wysoko rozwiniętych, no to niestety bardzo często byli finansowymi pariasami. Ja tutaj nie mówię oczywiście o intelektualistach rosyjskich czy rosyjskiej kulturze, no bo ona stała dosyć wysoko, natomiast no, musimy pamiętać, że no może to otoczenie Putina wywierać jakiś nacisk właśnie ze względu na to, że traci to, co do tej pory było dla tych ludzi korzystne. Zostaną w jakiś sposób wyizolowani. Czy decyzje, te sankcje to są decyzje rządów, to są decyzje organizacji narodowych, natomiast czy te ruchy oddolne, takie na przykład jak protest konsumencki, niekupowanie towarów pochodzenia rosyjskiego, czy nawet to, że pewne sieci handlowe już się wycofują ze sprzedaży takich towarów, takich produktów. Czy to ma jakąś wagę gospodarczą? Czy to może przynieść efekt? Czy to jest tylko taki gest symboliczny?
To po pierwsze na pewno jest gest symboliczny i on jest bardzo ważny. On jest bardzo ważny, bo pokazuje zrozumienie społeczeństw amerykańskiego czy poszczególnych krajów europejskich, zrozumienie przez te społeczeństwa wagi sytuacji. I to jest bardzo ważne, bo świadomość konsumenta i dokonywanie świadomych wyborów od strony popytu, generowania popytu, czy też blokowania tego popytu na produkty rosyjskie jest ważne, bo konsoliduje społeczeństwo od takiej strony socjopsychologicznej. I to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt, Rosja przede wszystkim eksportuje oczywiście zasoby naturalne, czyli większość jest to gaz, jest to ropa naftowa, aluminium i tak dalej. Natomiast do tej pory nie zostały nałożone sankcje na towary eksportowane przez Rosję. Nie zostało nałożone embargo. Wydaje mi się, oprócz rządu Kanady, który takie embargo wprowadził w tym momencie. W związku z tym ten ruch konsumencki, taka świadomość korporacji czy dużych sieci handlowych i nieimportowanie towarów z Rosji od strony gospodarczej też na pewno jest uderzające, no bo jeżeli są to produkty, które są wytwarzane przez spółki prywatne, no to uderza w rosyjskie elity. Jeżeli to uderza w rosyjskie elity, które jeszcze w jakiś sposób są niezależne od Putina, czyli nie wiem, średnie przedsiębiorstwa, które są prywatne w Rosji, no to też jest to w pewnym sensie jakiś element presji, czyli ci ludzie będą widzieli, że nawet jeżeli byli w stanie w tej Rosji putinowskiej stworzyć własny biznes, to Putin jest jak najgorszą osobą i jak najgorszym elementem, który ten biznes na rynkach zagranicznych, który prowadzi do tego, że ten biznes zagraniczny na rynkach jest coraz trudniejszy. Nie chcemy tych towarów, nie chcemy tych gazu, nie chcemy węgla, nie chcemy paliwa. Putin odgraża się, że w związku z tym on obrazi się na nas i również nałoży sankcje na nas. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby nie czerpać ze wschodu już nic? To jest tak, że oczywiście w powszechnej świadomości wiemy, że Rosja jest ważnym producentem gazu i ważnym producentem ropy na świecie. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że z tego tortu całej podaży tych surowców Rosja jest tylko jednym z elementów. Wiemy przecież, że mamy innych producentów ropy. Wiemy też, że są podejmowane pewne działania i tutaj mówię o Stanach Zjednoczonych i sankcjach, jakie do tej pory były nałożone na Iran. Są prowadzone rozmowy, żeby znieść embargo na eksport ropy irańskiej, tak żeby uzupełnić te luki, które powstaną w przypadku, gdyby Rosja przestała eksportować swoje surowce. Natomiast druga sprawa to jest kwestia dywersyfikacji, kwestia bycia przygotowanym na to. Jeżeli chodzi o Polskę, to z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw gazu przez ostatnie lata, przez ostatnie rządy, i tu mówię o wszystkich opcjach politycznych, no to był konsensus odnośnie tego, żeby budować terminal skroplonego gazu, który został wybudowany i ten gaz w Polsce jest przyjmowany też ze źródeł zewnętrznych. Druga kwestia to jest gazociąg z Norwegii. Także my na przykład jako kraj jesteśmy o wiele lepiej przygotowani na tę sytuację, którą mamy w tym momencie, niż na przykład gospodarka niemiecka. No proszę pamiętać, że rządy niemieckie ostatnich lat całkowicie uzależniły gospodarkę niemiecką od rosyjskiego gazu, co oczywiście z punktu widzenia logiki, z punktu widzenia rozsądku i zrozumienia obecnej geopolityki, no było całkowicie nonsensowne. I oczywiście możemy sobie zadawać pytania, dlaczego rząd niemiecki takie decyzje podejmował. Najważniejsze, że polska gospodarka jest gotowa na to, aby być niezależna. Życzymy też innym państwom zmiany spojrzenia na to wszystko i też tego, aby ta wojna się skończyła i abyśmy wyszli z niej wszyscy mądrzejsi. Naszym gościem był dzisiaj profesor Witold Winiński. Dziękujemy za tą rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję pani. Do widzenia. Do widzenia państwu.